życia, pokoju za wszelką rzecz. Nie zginie Polska. Co się dzieje z psychiką polskiego narodu? Sejm był wybrany niezgodnie z konstytucją. Więcej jest takich ludzi chorych na Polskę. Fenomen, że dzieje się coś takiego za naszych czasów. Dzisiejszym naszym gościem jest Grzegorz Braun. Reżyser, scenarzysta i publicysta. Człowiek, który nie bał się ukazać prawdy o polskiej polityce, a w tym przede wszystkim o dwóch byłych polskich prezydentach, Wałęsie i Jaruzelskim. Panie reżyserze, mam takie pytanie. Usłyszałem kiedyś, że w Polsce pozostało nam tak niewiele autorytetów, że należy nie ruszać tych, którzy pozostali, tych ikon, które mają posłużyć dla nowego pokolenia za przykłady. Czy zgodzi się Pan z tym zdaniem, jeśli jednak coś na te autorytety można znaleźć? Proszę Pana, Polska to jest taka wielka, ważna i bywa, że nawet piękna rzecz, Rzeczpospolita, że nie warto jej redukować do małych krętaczy, którzy chcieliby, żebyśmy wszyscy razem byli stróżami ich zakłamania, ich koniunkturalizmu, ich głupoty. Polska ma 1000 lat i jeżeli ma istnieć następnych lat 1000, no to nie może gwarantem jej pomyślności być zmowa milczenia nad jakimiś felerami z biografii paru ludzi, którzy się okazali nędzniejsi niż nam się to pierwotnie zdawało. Tak? Jeśli naprawdę wierzymy w Polskę, to rozumiemy, że jest to coś większego od każdego z nas z osobna i od wszystkich razem. I w związku z tym nie może Polska, jej przyszłość być zakładnikiem nędznych kłamczuków, tak? Takich jak Wałek Bolek, czy takich jak Czekiszczak z Jaruzelskim. Czy jakiś inny aktualny, czy przyszły Komorowski, tak? Polska sobie da radę. Polska sobie da radę, właśnie rzecz w tym, żebyśmy jej nie pozwolili przykrawać do wyobrażeń takich jegomościów o tym, co jest dobre, a co niegodziwe. Pańskie produkcje budzą wielkie kontrowersje, zawsze wzbudzają ciekawą debatę, ale drugą stroną medalu jest to, że no niestety także podpadł Pan pewnie prywatnie niejednemu człowiekowi w naszym kraju. Niejedne środowiska wypowiadają się o Panu negatywnie i chciałem zapytać, ile trzeba mieć zaangażowania i takiej odwagi wewnętrznej, żeby starać się jednak przedstawiać tę prawdę, tak jak dotychczas Pan to robił? No bardzo dziękuję za takie szumne, dobre słowo. Jeśli mają moje filmy coś wspólnego z prawdą, to bardzo się cieszę, bardzo bym chciał nie zawieść na tym odcinku. Chciałbym też jako reżyser nie zanudzić, bo ja przecież jestem tylko reżyserem. Producenci bywają różni moich filmów. W ostatnich latach to jest przede wszystkim kolega Robert Kaczmarek, jego firma Open Group, kilka wspólnych filmów z moim przyjacielem Piotrem Szymą, wspomniany wcześniej film o Lechu Wałęsie, więc filmów się nie robi samemu, to jest praca, jakkolwiek by to drętwo brzmiało, kolektywu. Ja mogę tylko starać się koleżanek i kolegów, którzy oddają swój talent i swój czas, swoją pracowitość
oddają tym filmom, które razem robimy, no ja mogę starać się nie nawalić, tak? Mogę starać się ich nie zawieść. A że od czasu do czasu okazuje się, że nie wszyscy nas za to lubią, że robimy jakiś film, no to, to traktuję to jako komplement, no bo jakby generał Jaruzelski był zadowolony z filmu, który zrobiłem wspólnie z kolegą Robertem Kaczmarkiem o jego zakłamanej i przemilczanej biografii. Gdyby generał Jaruzelski nasz film chwalił, no to, to chyba musiałbym poważnie pomyśleć o zmianie zajęcia. A pan Polak, pan jako patriota, publicznie niejednokrotnie wypowiadał się negatywnie o Unii Europejskiej. Z drugiej jednak strony przyrównywał pan Unię Europejską do Związku Radzieckiego. To ja chciałem właśnie zapytać pana o taką zależność. Jak to jest, że Polacy tak głośno, publicznie wypowiadają się negatywnie, z wielkimi emocjami, o Związku Radzieckim, o towarzyszu Stalinie i wszystkim tym, co jest związane właśnie z Radami Sowieckimi, natomiast tak rozkochują się, rozmiłowani są w Unii i wychwalają? Proszę pana, no dobre pytanie. Jak to możliwe, że oczywiste oczywistości i faktyczne fakty nie docierają do ogółu naszych bliźnich współobywateli, czy z trudem docierają, opornie docierają. Proszę pana, no ciężka robota propagandowa tutaj jest wykonywana. Przecież naród polski jest poddawany obróbce propagandowej od setek lat, bez żadnej przesady. Polaków się kijem zaganiało w poprzednich generacjach do różnych projektów kolektywistycznych, konstruktywistycznych od XVIII wieku, od czasów Komisji Edukacji Narodowej, która jest takim wynalazkiem z piekła rodem, na którym przećwiczono właśnie taki nowoczesny PR, to znaczy wbito na, obawiam się, ciągle jeszcze to z głów polskiej inteligencji nie chcę wywietrzyć, także to jest, że to są wszystko zbawcze wynalazki, a tymczasem przede wszystkim to są wynalazki, których celem podstawowym, pierwotnym było zawsze uderzenie w kościół, tak? Wyjęcie człowieka, wytrącenie go z relacji z kościołem, z Panem Bogiem naszym dobrym katolickim, a po drugie to są różne wynalazki kolektywistyczne, socjalistyczne, demokratyczne, które mają człowieka wyjąć z rodziny i tę rodzinę podminować. Podminować też naród, co za tym idzie. A te wszystkie te trzy naturalne wspólnoty, które człowieka kształtują. Kościół, naród, rodzina. No i to wszystko stoi na przeszkodzie. Socjalistom, demokratom, wszystkim tym budowniczym nowego, wspaniałego świata, do którego ja się nie spieszę. Chciałbym umrzeć w Polsce, a nie w jakimś nowym kołchozie, w jakimś neosowieckim konstrukcie państwowym, który się tutaj Polakom zachwala. No więc skoro się im go tak zachwala, a władza ludowa trzyma w rękach karty wszystkie i dysponuje tymi tubami, tymi mikrofonami i kamerami, przez które się sączy ludziom do głowy wizję świata propagandową, no to nie dziw, że ludzie po prostu może za mało wiedzą. Może za mało wiedzą. No wie pan, pan powiedział do mnie, co też traktuję jako wielki komplement, pan Polak, no ja, proszę pana, tego nie można być nigdy pewien, bo ja już bywałem i Szwabem, który tutaj polskie świętości szarga, bywałem perfidnym Żydem. Ostatnio przeczytałem taki komplement, podesłał mi kolega, ktoś chciał życzliwie się o mnie wyrazić na jednej stronie internetowej i wskazał mnie jako przykład uczciwego Żyda. Tak więc wie pan, jak się zawraca kijkiem Wisłę i jak się opowiada jakieś historie, które czasem parę innych jeszcze osób zainteresują, no to wtedy nie można się wszystkim
podobać i nie można liczyć na to, że się człowiek robiąc filmy z ciekawości szczerej, że się z całym światem zaprzyjaźni. Zachodzi raczej proces odwrotny, tak, ujawniania się właśnie tego, jak to bywa czasem trudno i krucho z przyjaźniami. Ale z drugiej strony dzięki tym zajęciom różnym i przejawom ciekawości spotykam też bardzo dużo ludzi życzliwych, jak tu w Łodzi. Okazuje się, że te historie, które mnie ciekawią, że nie są tylko właśnie moim jakimś prywatnym hobby, że różni ludzie dzielą moje zainteresowanie. To mnie bardzo cieszy, bo bardzo nie chciałbym robić filmów tylko dla siebie. Bardzo jakie robię z koleżankami, z kolegami, no to oczywiście chcielibyśmy, żeby cały świat je zobaczył. A te filmy opowiadają o tym, kto nam urządził życie i co właściwie w trawie piszczy. Ale właśnie o tych zainteresowaniach chciałem pana zapytać, skąd bierze się w człowieku taka siła, żeby dążyć jednak do prawdy, żeby szukać tych prawdziwych wartości i w zasadzie pragnąć wiedzieć, jak wygląda świat, kto pociąga za sznurki. I chciałem przy tej okazji właśnie zapytać pana, czy to jest kwestia pańskiego pokolenia, czy to jest kwestia ludzi z minionych epok. Jak teraz wygląda, jak pan ocenia obecną młodzież, czy jest to tylko negatywny obraz? Ja to się urodziłem w XVIII wieku, więc ja na pewno jestem już pokoleniem nie tylko odchodzącym, ale już jakby to powiedzieć dawno zdezaktualizowanym. To od państwa wszystko zależy, tak? Od osób raczej pańskiej generacji niż mojej, bo to wszystko trwa znacznie krócej niż by człowiek z góry zakładał. I mam na myśli życie. I co? Nowe pokolenia można utyskiwać. Ja jestem człowiekiem ze skłonnościami do malkontentstwa, ale z drugiej strony myślę, że tyle się wspaniałej młodzieży odchowało i już zdążyło się ujawnić w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, że aż się o was lękam. Lękam się, żeby wam ktoś nie chciał krzywdy zrobić. Tak jakbym rok temu jeszcze, bo rozmawiamy przecież przed 10 kwietnia, więc jeszcze rok temu bym nie przypuszczał, że nasz prezydent zasłużył aż na to, żeby go zabić. Rok temu bym nie spieszył się z takim komplementem dla niego. No ale skoro ktoś doszedł do przekonania, że to jest niezbędne, że to jest konieczne, no to teraz nie mogę wykluczyć tego, że ci sami źli ludzie doszli może do wniosku, że w ogóle w Polsce jest za dużo ludzi rozsądnych, fajnych, młodych. Z troską o was myślę, jeszcze raz powtórzę, boję się, żeby wam ktoś krzywdy nie zrobił, a jeśli tylko wam się uda przeżyć fizycznie, tak? Fizycznie i jeśli uda wam się utrzymać na powierzchni ekonomicznie i jeśli nie zostaniecie wszyscy urzędnikami kołchozu europejskiego, to jestem spokojny o to, że Polska będzie tam, że sobie dacie radę. No właśnie, tylko na koniec chciałem jeszcze pana zapytać, co by pan jako taki autorytet w Polsce mógł przekazać młodym ludziom, powiedzieć czy doradzić? Proszę pana, każdy ma takie autorytety, na jakie sobie zasłużył, więc jeśli pan tak tutaj miło do mnie adresuje te słowa, to najwyraźniej czasy nasze są tak nędzne i upadek tak głęboki, że się ludzie rozglądają za jakimiś autorytetami. No, powiedziałbym tylko tyle, że właśnie ostrożnie z tym. Ostrożnie z autorytetami i ostrożnie z czekaniem na męża opatrznościowego, który to wszystko tutaj przyjdzie i za nas załatwi i już będzie Polska od pierwszego. Nikt nas nie uratuje. Limit cudów za naszego życia został już prawdopodobnie przekroczony mocno, więc nie trzeba nadwyrężać Bożej cierpliwości, ale trzeba działać. Trzeba działać bez oglądania się na autorytety,
i bez wyczekiwania zbawcy, który będzie miał wąsy albo Piłsudskiego, albo fryzurę Kościuszki. Nie. Czego tutaj w Łodzi państwo nie załatwicie, tego wam nie da. Już na pewno nie żadna Bruksela, nie Moskwa, nie Berlin, ani Waszyngton. Warszawa was też nie zbawi. Tutaj o Polskę tylko tutaj możecie zawalczyć na swoim terenie, ale miejcie też tę pewność, optymistyczne takie przeświadczenie, że zabiegamy o to, żeby było państwo polskie tu w Łodzi, będzie miało znaczenie. To nie będzie byle co. Tak? Warto. 1000 lat patrzy na nas.